Herbert w kanonie. Kanon Herberta. Prozy poetyckie Martwa natura i Malarz Zbigniewa Herberta z tomu Hermes, pies i gwiazda, wydanego w 1957 roku, czytają Maria Robaszkiewicz i Andrzej Piszczatowski. To nagranie z Archiwum Polskiego Radia z 1985 roku. Z przemyślną niedbałością wysypano na stół te kształty, przemocą odłączone od życia. Rybę, jabłko, garść jarzyn przemieszanych z kwiatami. Dodano do tego martwy liść światła i małego ptaka o skrwawionej głowie. Ów ptak zaciska w skamieniałych szponach małą planetę, złożoną z pustki i zabranego powietrza. Pod ścianami białymi jak las brzozowy rosną paprocie obrazów. W zapachu terpentyny i olejów Miron odtwarza dramat cytryny skazanej na współżycie z zieloną draperią. Jest tu także jeden akt kobiety. Moja narzeczona, mówi Miron, pozowała mi w czasie okupacji. Była zima, bez chleba i węgla. Pod jej białą skórą krew zbiegała się w sine plamki. Wtedy malowałem ciepłe, różowe tło.